Witamy Was w kolejnym już miniaturowym podcaście Melfam. Chcielibyśmy w tym odcinku poruszyć temat prezentacji pierwszego gameplayu gry Divinity Dragon Age 3. Dragon Age Gate może Dragon bardziej. Divinity Dragon Gate 3. Pozwoliłem sobie zaprosić dwóch ekspertów systemu D&D 5 edycji. Jest ze mną Cezary. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. I Andrzej. Dzień dobry. Jeżeli to cokolwiek wnosi do tej dyskusji, to trzeba zaznaczyć, że właśnie z Andrzejem już chyba 10 sesji mamy ze sobą w Dedeki 5 edycji. Gramy sobie raz na jakiś czas ze znajomym i sam system jest bardzo przyjemny. Ale nie o tym dzisiaj. Ja natomiast grałem dużo mniej, bo całą jedną sesję. Tak. Dlatego mam was. Dobrze, Hubercie, czy masz jakiś plan na tę rozmowę? Oczywiście, że tak. Znakomicie. Na początku chciałem, żeby każdy z was powiedział, co mu się podobało. Później przejdziemy do takich kwestii neutralnych, czyli takich, w sumie okej. Okay. Nie mnie to ziębi, nie grzeje. Zaś zakończymy tym, co nas zdenerwowało. Były takie rzeczy? Podobało. Niemożliwe. No jednak, no. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego gameplayu, który trwa tam... Sam gameplay trwa z 50 minut, ale powiedzmy filmik trwa tam prawie 2 godziny. Ale jeżeli ktoś jeszcze tego nie nadrobił, to warto przed odsłuchaniem naszej rozmowy to zrobić, bo my będziemy głównie bazować na tym, co zostało zaprezentowane. Więc link naturalnie gdzieś tam będzie sobie w opisie. Ale jak wpiszecie w YouTube'a Baldur's Gate 3 gameplay, to myślę, że znajdziecie bez problemu te fragmenty, o których mówimy. Także to tak gwoli wyjaśnienia. Czyli co, Hubercie, mówisz, żeby zacząć od plusów? Tak. I chcesz zacząć od plusów? Czym mam zacząć od plusów? Czy ty nie masz żadnych plusów? Nie, dziwo, mam jakieś plusy. Są rzeczy, które mi się podobały. No to śmiało. Podoba mi się sposób przejęty z Divinity, Original Sin 2 akurat, czyli że postacie bohaterów niezależnych są już jakby zakorzenione w świecie i my możemy sobie wybrać jednego z nich. Znaczy, akurat to, że możemy sobie wybrać jednego z nich jest tam najsłabszym elementem, ale to, że są takie postaci. Tak, to jest dokładnie żywcem wyjęte z Original Sin. Zresztą to nie jest jedyna rzecz żywcem wyjęta z Original Sin. Nie jest to ostatnia rzecz. Tak, i wbrew pozorom inaczej. No jeżeli po tym, co zobaczyliśmy, jeżeli generalnie podobała wam się gra Original Sin, czy jedynka, czy zwłaszcza dwójka, to ta gra też się powinna spodobać. To oczywiście, że ta gra wam się spodoba, w sensie... Spodobać, bo to bardzo... Znaczy dobrze, wiadomo, że nie ma nic pewnego, ale zdecydowanie tu widać, że czerpią bardzo, 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 jeżeli chodzi o sposób przedstawienia samego świata i generalnie o mechanikę, o sam gameplay. Dobrze, no to jedna rzecz. To jest jedyna rzecz, która ci się podobała. Ja mam wymienić wszystkie, ja myślałem, żeby to chciałeś się odnieść do tego. Ty wymień, a ja cię ewentualnie uzupełnię, no bo czemu by nie. Dla mnie ciekawe było to, że można było bronię maczać w środowisku. Akurat tam... Tak, on strzałę podpalił na pewnym etapie. No, podpalił cały łuk, no bardziej... Ale wiadomo, to jest fantasy, broń musi błyszczeć. O, no, jasne. Shiny, shiny. Dialogi nie są statyczne, co było w takim, powiedzmy, elementem Divinity 2. Tak, to się poprawili cutscenki, to są już tak zwane cinematyki. Wstawili cutscenki i faktycznie to wygląda dużo lepiej. Tak, czułem się jakbym oglądał Dragon Age'a. Tak, jakbyśmy grali w Dragon Age'a, trochę tak. Podobało mi się bardzo duża interakcja z elementami otoczenia, środowiska. Budowanie schodów ze skrzyń brzmi ciekawie, zobaczymy jak to będzie można wykorzystać. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że mam skok do dyspozycji, więc po co mi schody? Ja nie wiem, czy to po prostu nie było takie trochę pic na wodę na zasadzie, żeby pokazać, że możemy bardzo dużo rzeczy zwyczajnie przesuwać i ustawiać inne na drugim. Ale teraz może od naszej kreatywności będzie zależało, czy to wykorzystamy jakoś w walce, czy nie. Znaczy, można było, że jeszcze skończę jedną rzecz, rozbawiła mnie ten kill butami. Tak, rzucanie butami. Rzucanie elementami ekwipunku jest super. I spychanie też przeciwników Magehandem. I bez Magehanda, przecież tak ten wampiryczna postać zrobiła, kiedy zakradła się pod jednego tych ruinach kaplicy przeciwników. To są generalnie bardzo dobre mechaniki wyjęte z Divinity po prostu. Bardzo też ucieszyło mnie to, że już od samego początku każda postać wydaje się mieć skok
co jest takie dosyć kluczowe, bo w Divinity 2 trzeba było odblokować umiejętności teleportacji. To nie... Tak, albo zdobyć artefakt, który je dawał. Tak, no to było takie tam ograniczające. A tutaj wydaje się, że jest jakaś w miarę, nie wiem, pełna swoboda, ale jest jakaś swoboda. Mapy są w ogóle zbudowane w taki dość wertykalny sposób i liczę na to, że wykorzystają te różnice w poziomach. Mapy. Ta jedna mapa, fragment tej jednej mapy. No obszary, może, no tak, jasne. Aczkolwiek wspominali, że obszary nie będą powstrzymane, tylko będzie tam jakiś jeden duży obszar. Coś takiego się przewinęło tam w rozmowie. A propos tego ustawiania elementów środowiska, może być tak, że jeżeli na przykład będzie rzeka, a twój skok nie pozwoli ci przeskoczyć w całości, to może rzucisz beczkę na środek, skoczysz na beczkę i dalej. Może coś, może do tego to się przyda. Może do tego fajny, to się przyda. Fajny pomysł. Zobaczymy. To wszystko, jeśli chodzi o moje pozytywy. Okej, ja mam tego trochę więcej. No to dawaj. Być może Leszek będzie w moich neutralnych. Ja ewentualnie was uzupełnię na koniec. W pierwszej chwili coś, co dało się, co dla mnie ma znaczenie, to jest oprawa muzyczna. Pierwsze tony, pierwsze dźwięki cinematika tego intra naprawdę przywiodły mi na myśl Baldura. To akurat przywiodło mi na myśl Baldura. Jak pamiętam soundtracki baldurowe, zwłaszcza dwójki z dodatkiem Tronbala, to mi się spodobało, więc liczę, że warstwa muzyczna będzie na naprawdę fajnym poziomie. Aczkolwiek, jak już w trakcie eksploracji była muzyka w tle, czy w trakcie walki, to mi z kolei ona bardzo przypominała Original Sin 2. Co też jest plusem. Co też jest plusem, ale to nie są klimaty baldurowe, w sensie, że jesteśmy przyzwyczajeni do... Jest tam taki przearanżowany motyw, który rzeczywiście budzi skojarzenia bezpośrednio z Divinity Original Sin 2. Ja właśnie nie wiem, bo nie mam pojęcia, czy to zostało już publicznie podane do wiadomości, kto jest autorem muzyki do tej gry? Kompozytorem? Nie, ale zakładam, że to będzie następca Kirilla. Kirilla. Czyli ten Slavov, jakoś tak mu było. Ten, który zrobił muzykę do nie Original pamiętam, Sin ale 2. Tak. I on właśnie inspirował się w niemałej części dziedzictwem Kirilla. Okay. W każdym razie, to jest muzyka. No, moja taka osobista radość i liczę, że ten... Cinematic jest tylko tego dowodem, że smoki są smokami, a nie hybrydami orangutanów, nietoperzy i wiwern. Wiedziałem, że zwrócisz na to uwagę, gdyż ja też zwróciłem na to uwagę. Oczywiście. Więc to mi się... Ale tak też było w Original Sin 2 zresztą, jak się smoka spotykało już na pierwszej mapie w Forcie Joy. Tak, tam smok był. Tam też był lodowy smok. Jak byś wyglądał, jak wytresować smoka, nie wiem, tam na krańcu świata, czy jakiś tam jest cyber, to byś zobaczył, że tam jest wiele rodzajów smoków. Masz koszmar ponocnik, to jest no ten, tak, ale to jest coś, co dla ciebie nie jest smokiem. Ostatnimi czasy większość seriali, filmów jednak idzie w ten typ, żeby to zrobić bardziej, żeby było bardziej różnorodnie, to okej. Okay. Natomiast no to zaczęło bardzo mnie uderzać. Współczesne społeczeństwo wykreowało fałszywy wizerunek smoka. Tak. I musimy z tym walczyć na każdym kroku, przypominać, co naprawdę jest smokiem. Tak jest, więc tak oto rozpoczęła się krucjata ku poprawie przyszłości świata. Teraz... A nie jakimś oszluzgiem albo przerośniętą wywerną, jak zawsze mówi Xelus. Tak. Z hybrydą orangutana i nietoperza, tak. Widziałeś, jak ten smok w serialu Wiedźmin stoi? Dobrze. Wróćmy do... A, w serialu, dobra, okej. Wróćmy do... Słuchaj, Wiedźmin... Ale wracając. Płyńmy do brzegu, Andrzeju, Edytor tworzenia postaci, to co on zaprezentował, postaci z historią. To jest bardzo fajna rzecz. W Divinity 2 to był rewelacyjny motyw. Zastosowany, tak jak już to zostało przez was wspomniane w Baldur's Gate 3. Mnie to osobiście bardzo cieszy. To, że można zagrać drołem, też mnie to cieszy. Będę, podejrzewam, celował w tę rasę, jeśli nie zagram jedną z przygotowanych postaci. Ale to jest też pytanie... Czy twój drow będzie łowcą z dwoma simitarami? Ale w sumie teoretycznie. Słuchaj, to też było nic nie jest wykluczone. Było mówione, że to będzie się działo jakieś mniej więcej 100 lat po wydarzeniach. To droły żyją dłużej, w sensie. Nie, oczywiście. Drizda możemy spotkać. Drizda, Elminstera może nawet. Ja go zabiłem w dwójce. Kogo? A w jedynce nie? W jedynce też. A tak jak zabiłeś go w jedynce, dwójce, to trójka musi mieć motyw zabijania Drizda, koniecznie. Albo przynajmniej to musi być finał już jego życia, tak? Nie, ale jeśli nie Drizda, czy kogokolwiek z tych długowiecznych postaci, no to Elminster jak najbardziej. To jest
dość kanoniczna, to jest postać bardzo, bardzo taka kanoniczna. No ale co jeszcze? Spodobało mi się to, że to jest w zasadzie kojarzone z Dragon Age Origins, jedynym słusznym Dragon Age'em. Tak. Który jest RPG-em. A to były inne, Andrzeju? Który jest RPG-em. To jest bardzo dobre pytanie, Czarku, bardzo dobre pytanie. Oraz, że ma tyle czerpie z Divinity Original Sin 2. Co jeszcze z tych rzeczy pozytywnych? No przejdźmy do twoich, może mi się jeszcze przypomni, bo miałem... Znaczy mam jakieś takie pojedyncze... Ja mam takie jakieś pojedyncze pierdółki, ale jedna z moich głównych zalet, które jakoś mi się objawiły po obejrzeniu tego, o której żaden z was jeszcze nie wspomniał, to jest to, co znowu było już w Original Sin, ale w Baldurach nie, to znaczy na przykład sposób prowadzenia dialogu przez postać, to znaczy to, że my nie wybieramy wprost, jaką kwestię dialogową wypowiada nasza postać, tylko bardziej to jest na zasadzie mówię mu, że zwracam uwagę na to, że tak jakby troszkę byśmy siedzieli na sesji RPG i mówili, nie wiem, do mistrza gry, tak? Zgoda. Nie. Przecież na naszych sesjach to zupełnie tak nie wygląda. Tak, ale chodzi o to, że to faktycznie no, jest dużo lepiej, jeżeli wybierasz opcję, która po prostu podsumowuje to, co mówi twoja postać, ale ty nawet nie słyszysz tego, co ona mówi, no bo nie, ty ją tak jakby odgrywasz. Dla mnie to jest takie... Znaczy ja to mam w kategorii... Okej, w sumie. Się lepiej wczuć w postać zdecydowanie. Zdecydowanie ja też się podłączę pod to, co mówisz. Zresztą ja zwróciłem uwagę na to w Divinity Original Sin 2 właśnie. Tak. I tutaj też jest i bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bo coraz częściej gry, które mają pełne ugłosowienie, mają to tak zwane voice over, jeśli aktor nie spełni swojego zadania, to można odczuć zażenowanie tym, co słyszymy, albo nawet intonacja nie gra tak, jakbyśmy chcieli, chociaż właśnie kwestia sugerowałaby coś zupełnie innego. Nie mówiąc o tym, że same słowa, które wypowiada bohater, czasem nie okazują się dokładnie tym, na co liczyliśmy, wybierając daną kwestię. Więc można zazwyczaj nie jest tak, że wybieramy jedną kwestię zdanie po zdaniu, tylko my tak jakby zaczynamy coś, a czasem bohater dodaje coś od siebie i nie zawsze coś od siebie jest dobre. Więc można odczuć... To jest klasyczny przykład tego, co dla Xalosa jest właśnie wykluczeniem z grona gier RPG. To znaczy... Jak postać nagle przejmuje inicjatywę. Nie, właśnie chodzi o to, że w kontekście tych... Są tu momenty, mógłbym chcieć się tego czepiać, rzeczywiście, że są momenty, gdy postać sobie tę mapę eksploruje, słyszymy, że nagle wypowiada się o niebie, wypowiada się o płynącym tej... o strumieniu, o rzeczce. Jak wchodziłeś do obozu, to tam właśnie było, że tam... O, coś tam tak, tutaj, o. Tak, i to można by się faktycznie tego czepiać, jednak... Na całe szczęście to nie jest gro dialogowania w tej grze, to są w zasadzie takie luźne wypowiedzi, nie mające większego jakby przełożenia na to, co się dzieje. Ale sam system dialogowy z zachowaniem tego elementu z Divinity Original Sin 2 uważam, jest fajny. To jest fajne. Mam tylko nadzieję, że będzie więcej właśnie interakcji, jak najwięcej różnorodności, żeby te postaci dało się zbudować na możliwie najwięcej sposobów. O dialogach jeszcze powiemy później, bo jest coś, co mnie poirytowało. Znaczy, jeżeli ta gra... Chyba wiem co, ale dobra. Dobra, to jeszcze ostatnia rzecz, bo jeżeli ta gra bardzo dobrze zaimplementuje to, co znamy z piątej edycji D&D, no to myślę, że ta różnorodność jak najbardziej będzie do uzyskania. I to jest jedna z moich jakichś tam, powiedzmy, końcowych pochwał, że fajnie, że zdecydowano się, tak jak stare Baldury były na starych dedekach, tak zdecydowano się, że nowy Baldur będzie na nowych dedekach, a że te nowe dedeki są naprawdę całkiem dobre w porównaniu do pozostałych, no to tym lepiej, jest to niewątpliwa zaleta tego produktu. Według mnie tutaj naprawdę sporo będzie można ugrać, bazując na tym sensownym, o dziwo, jak na dedeki systemie. Zazwyczaj one były, dalej są oczywiście mocno uproszczone, mechanicznie dedeki, ale są dużo bardziej zbalansowane. Piąta edycja jest dużo bardziej zbalansowana niż poprzednicy. Ja, takie odniosłem wrażenie. Ja osobiście muszę się przyznać, że do piątej edycji to strasznie gardziłem mechaniką D&D i w ogóle cała mechanika klasy pancerza i absurdalnych tam innych rzeczy tak mnie odrzucała, a piątka jest taka, że
To jest krok w dobrą stronę. To jest krok bardzo w dobrą stronę, bo wszystko jest jakby mniejszy rozrzut. O, tak bym powiedział. Dobra, mniej ale stochastyki. Niemniej, wróćmy do dyskusji. Rzeczy, które były takie, okej. Okay. Z mojej strony, no to pierwszy podstawowy to nie jest Baldur's Gate 3, to jest Divinity 3. Właściwie tak. Ja to, przyznam to szczerze, gdybym miał wybrać inaczej, ja dużo o tym myślałem i jestem rad i moje stanowisko się dosyć zmienia z czasem. Obecnie jestem na etapie, że mi to wkurwia. To znaczy, rozumiem, z czego to wynika. Tak, spoko. Ja też rozumiem, z czego to wynika, ale to wynika z tego, że wiadomo, że jakby po prostu ogłosili swojego RPGa w tym świecie opartego na dedekach, no to nie mieliby aż takiego hype'u, nie mieliby aż takiego zainteresowania od zera, jak kiedy nazywają to Baldur's Gate 3. Spoko, z finansowego punktu widzenia to ma bardzo dużo sensu. Ale to trójka w tytule powinna wiązać się z tym, że jest nawiązanie fabularne do jakichś poprzednich dwóch części. To jest Divinity 3, to no, jest po prostu. Divinity 3, po prostu. Albo 2,5. Ewentualnie Divinity w świecie D&D, tylko tyle. No ale tak. Zważcie, drodzy koledzy, że my jeszcze tak naprawdę niewiele wiemy o fabule. Nie wiemy, gdzie to nas zaprowadzi, więc może pomimo tego, na co wskazuje graficznie, mechanicznie ta gra, to jednak fabuła będzie miała w sobie sporo z tego, nie żeby mam uzasadnić. Znaczy, na pewno czytałem, czy on o tym opowiadał na tych krótkich tym Q&A, że oni stwierdzili, że jakby nie będą aż tak bardzo nawiązywać do fabuły jedynki i dwójki Baldura, ponieważ tamten rozdział jest jakby zamknięty. Tu chodziło nawet o coś innego. Chyba nie tyle Baldura, co dziecka Bala. Że nie będą, bo rzeczywiście wątek no tak, jest ale zamknięty, jakby więc mogą nas nawiązywać do wydarzeń. Były tak. Tylko, znaczy to było dziecko, była nie, to bardziej, historia, bardziej mi chodzi Bala. O to, że mogą nawiązywać do wydarzeń o kimś takim, natomiast nie będzie wprost odniesień do postaci i tego, co czyli ta postać z Baldura przeżyła. To byłoby zupełnie jak Dragon Age, bo tam dwójeczka też jakoś tak do jedyneczki nawiązywała bardzo trójeczka mało. Trójeczka do dwójeczki tak samo. Trójeczka do dwójeczki, tam było, że Hulk się pojawił i tak nagle. No tu różnica może będzie taka, że będziemy mieli szansę odwiedzić te same miejsca, które odwiedziło dziecko Bala, brota Baldura. No tak, ale tak, to po prostu ale to nadal, to jest po prostu w świecie. Umieszczając dokładnie postać w tym świecie, w którym coś się działo 100 lat temu i tyle. Ja jeszcze się będę wstrzymywał z ocenianiem tego pod kątem fabularnym, bo nic nie wiem. Dobra, to sprawę. Bo to są, dobra, inaczej, to są rzeczy neutralne i takie, które budzą wątpliwość. O, ja bym to tak rozszerzył tę dziedzinę. Inaczej, według mnie to jest mocno subiektywne, to zależy od tego, jakie dokładnie ty, jako gracz, masz stosunek do serii Baldur's Gate. Jeżeli dla ciebie to jest, powiedzmy, coś bardzo ważnego, ma jakieś tam specjalne miejsce w twoim nerdowskim serduszku, no to jest oczywiste, że będziesz do tego podchodził troszkę bardziej serio, może to nawet troszkę za bardzo serio. No ale tak jak Andrzej stwierdził, no my nie wiemy fabularnie tak naprawdę nic, znamy fabularnie początek. Tak. Może tam dalej jakoś się łączy, ale na razie nie wygląda na to, żeby to w jakikolwiek sposób się łączyło, poza tym, że jest osadzone w tym świecie, odwiedzimy Brota Baldura. Widać tylko jedną rzecz, która prawdopodobnie, choć to może być tylko jeden z wątków pobocznych, ale na pierwszy plan w intrze wysunięto, wygląda na to konflikt między łupieżcami umysłu a Gitianki. Tak. No dobra, ale to równie dobrze tak naprawdę to mogli nazwać Neverwinter Night 3. I już bardziej by pasowało tak naprawdę. Tak. Słuchajcie, jasne, że mogli. Nie, ja tylko właśnie mówię, że to jest tak samo, znaczy, to jest taki sam Baldur's Gate jak Neverwinter. Na bazie informacji, które na razie dostaliśmy, według mnie użycie nazwy Baldur służy niestety tylko i wyłącznie chęci zbicia większych pieniążków na tej grze. Czy to powinno bardzo denerwować, czy mało denerwować? To już jest bardzo subiektywne. Jak wspomniałem, na początku mnie to za bardzo nie ruszyło, ale w momencie, kiedy zobaczyłem, jak bardzo ta gra jest podobna do Divinity, mechanicznie, graficznie, no troszkę mnie to poirytowało, że wydają kolejne Divinity, a nazywają to Baldurem, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy. Ja to natomiast odczytuję w ten sposób, że pieniądze pieniędzmi, ale też pewnie chodzi o przykucie uwagi. Bo tytuł ale przykuwasz uwagę, żeby zarobić pieniądze. No to też, bo to jest jak konsekwencja, ale nie, wydajesz grę, żeby zarobić pieniądze. W ogóle. Ja to rozumiem, ale nadal mnie to wkurza.
Dobra. I to, panowie, żeby ten wątek skończyć, ja tylko jeszcze stwierdzę, że kiedy się nad tym zastanawiałem, czy mnie to wkurza, czy nie, właśnie po ujrzeniu tych podobieństw z poprzednim, chciałem powiedzieć z poprzednią grą, z Divinity Original Sin 2, nie poprzednią częścią Baldura. Z poprzednią częścią Divinity. Tak. Mnie to w zasadzie nie rusza. Nie mam większego emocjonalnego stosunku. Okej, tak sobie przyjęli. Jeśli gra będzie, mam nadzieję, że będzie lepsza niż nawet Divinity Original Sin 2, będę zadowolony. Inaczej, ja jestem przy tym wszystkim, co powiedziałem, jestem przekonany, że będę się świetnie bawił przy tej grze i ona będzie bardzo dobra. Ale to będzie dobry RPG? To ja w to nie wątpię. A znaczy, czy to musi być koniecznie Baldur? No dobra, znaczy, zaraz dojdziemy do tego, dobra. Kolejny element, który budzi moje wątpliwości. Chowanie się w cieniach będzie dawało bonusy i te cienie są środowiskowe. W sensie są istnieją już jakby w świecie. Tak. Ale czy to będzie jednoznaczne z tym, że nie będzie systemu dnia i nocy w lokacjach? W sensie, czy cienie są na stałe? W interfejsie nie było widać żadnego zegara. Według mnie dokładnie tak będzie. I to w takim razie dla mnie jest takie... To budzi moje wątpliwości, jak nazwa kategorii wskazuje. Choć w Divinity, no tak też nie było. Tak, no właśnie dlatego podejrzewam, że tutaj też nie będzie. Na razie jedyna noc, jaką widzieliśmy, to była noc w obozowisku. W sensie ciemno tylko było w obozowisku. Może dokładnie tak będzie, że po prostu na cutscenkach będziesz miał, albo po prostu na wycinku mapy w obozowisku właśnie będziesz miał noc i tyle. Mhm. Twórcy założyli, że jak idziesz spać, no to jest to noc, jak wchodzisz pod planszy, to jest dzień. No bo Łotr, jak jest noc, zawsze śpi. Złodziej kieszonkowy. Pilnuje, żeby go nie okradli. To jest bardzo, to ma sens. Faktycznie to ciekawe, że zwróciłeś na to uwagę. Ja przyznam, mi to umknęło, ale gdyby był system dnia i nocy, to byłoby ciekawiej. Ale to tak jak Hubert mówi, to byłoby widoczne gdzieś przynajmniej na tym interfejsie, a tego nie widzieliśmy. Ale to prawda, ale to mogę was zapewnić, że interfejs jeszcze może się zmienić. Więc kto wie. Jedna z najprostszych rzeczy do zmiany to jest interfejs. Brnijmy dalej w takim razie. Nie ma opcji dialogu. Znaczy nie ma w tych wszystkich dialoga, które widzieliśmy, emotki, które dotychczas były opisywane w Divinity 2, teraz zostały zastąpione już faktycznie ruchami, gestami postaci, mimiką twarzy. No bo masz cinematiki. Tak, po prostu. Są cinematiki. Widzisz to, a nie gra ci opisuje. Coś, co budzi teraz moją wątpliwość, to jest to, czy na dostępność opcji dialogowych będą miały wpływ atrybuty, w szczególności inteligencja. Czy na przykład wysoka inteligencja odblokuje jakieś dodatkowe opcje do wyboru w dialogach. To zdarzało się już w grach, w Tormencie chociażby. No. Nie jest to nic odkrywczego. Ale wydaje mi się, że... Na razie wyglądało na to, że po prostu masz test i po prostu jak masz kijową danego skilla, dany atrybut, to zwyczajnie raz na 20 ci wyjdzie, no bo to jest K20, jak masz krytyka, to zawsze ci wychodzi. A te kwestie, które były opatrzone wymaganiami jakiejś cechy, już były w tym drzewku dialogowym. Tak, to właśnie budzi moje wątpliwości, czy jak stworzę postać, która, nie wiem, czy da się, nie da się w D&D, minimum 8 teraz jest, tak? To zależy. Nie da się zjechać w razie do 3. Ale nie da się zjechać do 3, tak jak to się zawsze robiło w poprzednich edycjach. No niemniej... 3 charyzmy, 3 inteligencji i dawaj. Tak, to dla mnie to jest takie w tym momencie słabe, że... Czy mam 20, czy mam 8, to ten sam sposób wysławiam się i tak dalej. No. To znaczy inaczej, ty tak naprawdę nie słyszysz, jak się wysławiasz, bo tak jak zauważyliśmy, no nie słyszysz wypowiadanych przez siebie słów. Poza tymi pojedynczymi kwestiami gdzieś tam na mapie. Tak, ale w dialogu no to jest powiedz mu, że wraz zwróć uwagę na to, że. I ty nie często słyszysz, opisywane tak, są emocją. Jak on śmie w ogóle tak zrobić, powiedz mu to i tamto. Tak. Więc ty już masz zbudowaną emocję. Kwestia obozowiska, jeszcze z takich moich neutralnych rzeczy, neutralnych powiedzmy, budzących wątpliwość. Ja mam obawy, to jest dla mnie dział obaw. To jest dla mnie, to jest żywcem zerżnięte z Dragon Age Origin. Z wielu gier naprawdę. No tak, ale to jest pierwsza, która przychodzi mi. Mógłbyś coś, można by powiedzieć, że żywcem zerżnięte z Vikings Expedition. No, ale no to nadal Dragon Age właśnie było pierwsze.
A może. Ale... No jednak. Tak było, Andrzeju, ale to, no może, to jest mechanizm powtarzany naprawdę w wielu grach. W sensie to nie jest nic odkrywczego. Ja bym wolał, żeby to... Żebym bardziej spontanicznie, jakby nawet przemierzając świat, mógł sobie porozmawiać z postaciami. Tak samo jak na przykład w Baldura było, że mechanika... Tego, może... że oni po prostu włączali się nagle. Tak, ale może tutaj też tak będzie. I to jest dlatego właśnie ja to... Nie, ja też dlatego ja to mam w kwestii budzących wątpliwości. Jeżeli główne wymiany zdań z NPC-ami i rozwój, powiedzmy, relacji z NPC-ami będzie się po prostu sztywno ograniczał do chwili, kiedy jesteśmy w obozowisku, to będzie słabe. To będzie słabe. Bardzo słabe. Wtedy to będzie... Ja też na to zwróciłem uwagę i dlatego powiedziałem, że obozowiska są u mnie w tej takiej mojej osobistej kategorii obaw, bo... Nie dało się zauważyć zbyt wielu interakcji czy aktywności bohaterów towarzyszących temu protagoniście, naszej postaci, żeby ona włączyła się jak w Dragon Age Origins, gdzie tamci po prostu co i rusz brali udział w tych rozmowach. To było fajne. A tutaj po prostu jak weszliśmy do tego obozowiska, to nad głową towarzyszki po prostu pojawił się wykrzyknik i wtedy mogliśmy z nią porozmawiać na pewien temat. Ja to więc, troszkę wskazuje na to, że ja mam nadzieję, że obozowiska będą po prostu dodatkowymi okazjami do pogłębienia na spokojnie pewnych wątków. Jeżeli tak będzie, to super. A nie, że nie możesz w trakcie eksploracji rozmawiać i te postaci zamienią się w takie kukiełki trochę bezwolne zupełnie, no to jeśli by tak było, to byłaby wielka, wielka szkoda. To, co też zastanawia mnie, to czy obozowisko zawsze będzie wyglądało tak samo? Czyli jeżeli na przykład będę odpoczywał w lochu, to nadal będę widział ognisko na polanie? Nie, no to myślę, że jakieś settingi będą. Ja myślę, że oni to poprawią, bo jednak to, że się przy wypoczywaniu dwóch postaci pojawiły cztery posłania, to też jest niedopatrzenie. To jest już czysty bug FQA. Właśnie, to ja powiem, że proszę, ja chciałbym... To jest, żeby podkreślić to, że to, co będę mówił, jest ważne. Że to mi się przypomniało i to w sumie może jest rzeczy, które mi się nawet nie podobają. Tak uczuł Bralczyk. Ale już właśnie, ale już tak zatizuję. No dla mnie w Baldura powinniśmy mieć sześcioosobową drużynę jednak. Ja wiem, że w Divinity było cztery, ale to jest Baldur, no. Nie, znaczy to jest taka kwestia, która mnie powiedzmy ni ziemi, ni grzeje, ponieważ bardzo szybko w Divinity pojawił się mod, który odblokowywał ci sześć slotów. Tak, ale to, liczba slotów, że jest więcej slotów w drużynie również powinno implikować to, że w świecie jest więcej NPC-ów do dołączenia. Bo jednak w Divinity no nie miałeś zbyt dużo grywalnych, czy było sporo grywalnych postaci, ale gdybyś miał większą drużynę, tych postaci musiałoby być, nie wiem, przynajmniej o parę więcej. To jest też pytanie... A w Baldurach naprawdę było sporo osób, które mogły z tobą podróżować i one były zazwyczaj dobrze napisane. W dwójce w szczególności, bo w jedynce ich było na pęczki, ale to były raczej płaskie postaci. W jedynce to tam czasami ograniczało się do tego, że spotkałeś kogoś. I on się tam na przykład, nie wiem, była jakaś wojowniczka, spotkałeś ją, jak ją naklepałeś, to mogłaś się przyłączyć i cześć. I pamiętasz Musznika Kiwana? Kogo? Nie właśnie. No właśnie, są postaci, nie, no, które zapadają, nie, które nie akurat Kiwan, to przepraszam. To... No ale mówię, ta wojowniczka to też jeszcze jakoś taką... Co, zamieniona w kamień? Czy nie, taka ta z dwuręcznym mieczem? To z dwuręcznym mieczem. Taka na ksan się... jakaś tam. Nie, to była szartel? Chyba tak. Właśnie. Więc no znowuż, to były postaci, one mignęły gdzieś tam w świadomości z twojej, już wyparowały czarku. Ale tak. W zasadzie już nie wnoszą one niczego specjalnego. W dwójce to wyglądało dużo lepiej. Pewnie tu, czerpiąc z Divinity Original Sin 2, znowu wolą pójść w jakość i liczę, że faktycznie te postacie, które będą fajnie napisane, tak na poziomie Original Sin 2 albo lepiej. Tylko mam obawy, bo według mnie nie wszystkie, znaczy to jest w miarę oczywiste, ale uważam, że nie wszystkie postacie były równie dobrze napisane w Original Sin 2. Nie znam wszystkich, więc tak. Nie potwierdzę. Ja też nie znam wszystkich, bo po prostu niektóre mnie tak nie zainteresowały, że... Olały. Ale tak. Czy to w sumie nie mówimy o takim guście? Bo wiadomo, że tobie się spodobał Wilk. Znaczy, nie, uważam... Kto? Nie, no, Wilk był ciekawy, ale tam miałem go nawet w drużynie przez chwilę. Ale nie. Na przykład, chodziliście z bestią? Z krasnoludem? Nie. No, ja też nie. Nie potrafię powiedzieć, że to jest interesująca postać. Tylko Czerwony Książę i Los. To nie, są ale wiesz, ja bym... A ja grałem Sibili, Czerwonego Sieci, a później zabiłem. Znaczy to była moja pierwsza interakcja z NPC-em i tam...
Ja nie jestem jakimś wielkim entuzjastą krasnoludów, więc to głównie dlatego go nie miałem. W Baldurze rzadko miałem Korgana. Bardzo rzadko. Tak. Może miałem jedną sesję, kiedy... problemy techniczne, musimy zaprowadzić porządek przy stole. Ale taka prawda, rzeczywiście postać nie zainteresowała mnie. Edwina zawsze oczywiście zabijałem. Nie zaczynajmy tematu Edwina, bo to nie warto. Przejdźmy dalej, jakie tam masz jeszcze neutralne rzeczy? Nie, neutralnych to już dalej nie mam, dalej mam tylko negatywne. Okay. No to te negatywne i będzie spokój. A to nie macie neutralnych? Neutralnych to już powiedziałem pozytywsku. Okay. I chyba jeszcze, jeszcze coś mogę powiedzieć. Możemy zrobić chwilową przerwę na przemyślenia, no. Byłoby... No, nie ma problemu. Nie mam w zasadzie nic przeciwko temu, aby ten Baldur był turowy, bo nie mam nic przeciwko temu. Do turowego dojdziemy. Ale wiem, to ja już zdaję sobie sprawę. To więc mnie akurat to ni ziębi, ni grzeje. Natomiast to, co zawsze bardzo lubiłem w dedekowych systemach growych, Baldurach, Icewindach też, to jednak... No tu już mamy do czynienia z zaklęciami. To już nie są zdolności magiczno-podobne jak w Divinity Original Sin 2. To nie są moce źródła i tak dalej. To już są zaklęcia albo Boże łaski. No i te inkantacje były fajne w Baldurach, jak mówimy o magach. Fajnie było znowu, by zobaczyć jednak, jak postać nie rzuca tego tak szybko, jakby to był pocisk zawsze. Tylko że jest w tym jakiś element czarowania. Przepraszam, bo jeszcze chciałem coś, co mi się podobało, dopowiedzieć. Zapomniałem, gdzieś mi to umknęło w tym moim... To może zanim ty dopowiesz to ja dopowiem neutralną rzecz, dobra, o której jeszcze nie mam zdania. Tak a propos, jak rozmawialiśmy o tej walce, leciutko zahaczyliśmy o walkę turową. To ja nie wiem, czy to dobrze, że jest inicjatywa drużynowa. W sensie... Jest tak, że zaczyna się walka, jest rzut na inicjatywę i która drużyna ma wyższą inicjatywę, to się rusza cała? Wiesz, że tłumaczyli to. To ma zapewnić większe taktyczne możliwości. Tak, ale ja nie wiem, czy to dobrze. W sensie wyobrażam sobie, że można bardzo prosto zrobić tak dobrą drużynę, że w zasadzie wszystkie walki będą trwały rundę góra dwie, bo będziesz już miał taką wprawę i używał takich kombinacji umiejętności swojej drużyny, że w zasadzie nikt ci nie może podskoczyć. Jeżeli może tak samo było w Divinity Original Sin 2, jeżeli już miałeś skille, miałeś wypracowaną strategię i doszło do tego, że na przykład ruszałeś się, nie wiem, że twoje dwie postacie albo trzy ruszały się po sobie, to takie kombosy leciały, że nikt się temu nie dało. Dobra, zamrażanie z oszołomieniem, za chwilę, z powaleniem. Panowie, bo tutaj... temat walki to naprawdę... Nie, i dlatego ja nie wiem, w sensie ja mam po prostu z jednej strony okej, ale z drugiej strony obawiam się, że to uczyni walkę na pewnym etapie zwyczajnie za prostą. Też nie mam zdania. Ja przyznam, że nie rozumiem, gdzie jest... jaka jest korelacja pomiędzy taktyką a rzutem na inicjatywę, bo rzut na inicjatywę to jest taki trochę rzut monetą, albo będziesz pierwszy, albo nie, i gdzie tu się pojawia w takim razie taktyka? Powinien być właśnie, chodzi o to, że powinien być indywidualny dla każdej postaci, teoretycznie. Tam, skoro tam podawali jakieś wartości, to na pewno coś będzie wpływało na tę inicjatywę. Czyli myślę, że jest jakaś baza plus K20, plus modyfikatory wnoszące przez każdego członka drużyny. Najwyższą, tak, albo coś takiego. Tak. Dobra, w każdym razie, teraz pozytyw, o którym zapomniałem. Podobało mi się to, co pokazali tylko na przykładzie łuku chwilowo, że różne bronie mają mieć różne właściwości. To było naprawdę całkiem spoko. Czyli, że tam łukiem możesz przyszpilać. Poczułem się jak w Guild Wars 2. No, to jest akurat zdolność, to nie ma co przesadzać, mimo wszystko to są typy efektów, które w każdej grze się pojawiają. No tak, ale to nie zawsze jest, wiesz, czasami broń to jest po prostu skórka i tam czy walczysz młotem, czy walczysz mieczem, czy walczysz... mówisz konkretnie, no dobrze, tak, to przypisanie zdolności to nie ma znaczenia. To jest spoko, podejrzewam, że młot będzie powalał, coś tam. Ale można by się odnieść do Age of Decadence, tam też poszczególne bronie miały swoje akcje, swoje charakterystyczne działania. Dobra. Tak, ale tak. Ja chciałem się odnieść do mniej RPG-owego tego. Dobra. To co, chwila przerwy na przemyślenia, tak? Tutaj? Znaczy no ja nie wiem, czy możemy tak od razu rzucać negatywy, bo ja... Co? Nie wiem, czy ja mam dużo negatywy. Ja zacznę od takich małych kalibrów, żeby ten najgrubszy sobie zostawić na koniec, na deser, wisienka na torcie. Broń na plecach. Niezależnie od tego, jaką postać ma broń, to znajduje się ona na plecach. Przynajmniej na razie tak to wyglądało. Jednoręczna szabla na plecach.
Zwana rapierem. Zwana rapierem. Tak, podpisuję się i mam nadzieję, to że jest to zmienią. To jest mega słabe. No. Było tyle gier, które no, da się zrobić. Broń przy pasie na przykład. Aż to jest oczywiście totalna pierdółka, ale tak, tak mnie to, też to wkurzało. To tak źle wyglądało. To było bardzo Dragon Age'owe, bo tam też wszystko noszono na plecy. Szczególnie, że było jedno takie ujęcie, gdzie centralnie było widać plecy tego bohatera na pierwszym planie. Ale, ta szabla albo nawet rękojeść. Przecież szabla, ten kabłąk, rękojeść. Tam nie było nic rapierowego, nawet ale to jest. Nawet sprawa. Wiesz, nawet widać było. Ja wiem, że to się może zmienić, ale w jednej scenie, kiedy postać nawet miała łuk na plecach, to było tak, że ona tam się obróciła i widać było dokładnie odstęp pomiędzy modelem łuku, modelem postaci, także ten. Nie mówiąc już o tym, że, że cięciwa nie była na piersi. Nie, nie, to oczywiście tak było cięciwa. To był lewitował za postacią. Tak. To tak, to było słabe. Pojawiła się rasa, tak to nazwijmy, Vampire Spawn. I tutaj mam obawę silną, ponieważ grając w Original Sin ciężko było nie zauważyć, że najpotężniejszą rasą byli ci nieumarli i tutaj... No kurwa, no tam całkowita odporność na truciznę, właściwie, że trucizny cię leczą. To w tak wielu sytuacjach było. Już mówiąc o tym, że mogłeś założyć maskę, która ci dawała... Mogłeś emulować zdolności innych ras, dowolnie. Tak. A tutaj chciałbym zauważyć, drodzy słuchacze, że ten człowiek wie, co mówi, bo na pewnym Neverwinterowskim serwerze grał już wampirem, więc temat zna od podszewki. Co to w ogóle za jakieś wyciąganie brudów teraz? W przeszłości. Po co? Nie siejmy tyle nienawiści, tak. Panowie. Ten kraj jest wystarczająco podzielony i bez naszych konfliktów. Ale tak, faktycznie, przy takiej liczbie ras, jaką oni planują, a nie pokazali przecież wszystkich, to będzie... Inaczej, wyzwaniem będzie faktycznie zachować balans, żeby każda z nich była sensowna, ale nie była OP względem pozostałych. No i też ciekawe, na razie mało było klas, bo... Tak. Gdzie Bart? Gdzie jest Bart? Co, Bart? Myślisz, że taką... potężną. Przepotężną postawę. Właśnie mówiłem o tym, żeby nie było zbyt OP. I tutaj, drodzy słuchacze, to nie jest tak, że my się śmiejemy, nie, Bart ale jest, sprawdźcie Bart sobie jest... Barda w piątej edycji Dungeons & Dragons. Bart jest najpotężniejszą... Z klasy, z której się wszyscy śmieli, zrobili... no przegięcie w drugą stronę. Dobrze. Przejdźmy zatem do creme de la creme dzisiejszego spotkania. Turowy system walki. To może my z Andrzejem sobie pójdziemy, wrócimy za 20 minut, kiedy Hubert się wyżyje. Kurwa, jak ja nienawidzę surowego systemu walki. Ja pierdolę, po prostu jedyną grą, w której jako tak, znaczy, której toleruje po prostu ten system, to jest XCOM, no, ale każda walka będzie trwała. W Baldurach, w turowym systemie walki, który z aktywną pauzą, czyli po prostu wszystko się działo tam w czasie rzeczywistym, mogłeś sobie pauzować. Niektóre walki, które wiadomo było, że są takim przerywnikiem. Przykrym obowiązkiem. No po prostu puszczałeś drużynę tam na auto, ataku leciała. Niech się leją, tam wyrzynali wszystkich jak leciało i nawet tyle. Lepiej, po prostu puściłeś maga, rzucił kulę ognia, nie było czego zbierać. No, o nie, to tam już wymagało wejścia w interfejs, wiesz. Chodziło mi o to, że można było puścić drużynę, wiesz. Niech sobie biega po mapie, niech sobie auto, atak. Tak, no i cześć. A tutaj każda walka, nawet najmniej istotna, nawet jeżeli ty będziesz, tak parafrazując, na 20 poziomie i wyskoczyć jakiś kobol z krzaków, to będziesz musiał mieć rzut na inicjatywę, rzut na to, a przegraj rzut na inicjatywę, to najpierw będziesz musiał patrzeć, jak on się rusza, albo jak się rusza cała banda tych koboldów. Każda walka będzie trwała, będzie się ciągnęła. W Original Sin 2 po prostu w pewnym momencie każda walka wyglądała tak samo u mnie, czyli coś się działo i było tak, odpalanie i tak, zrób to. Gdyby chociaż dało się to jakoś zaprogramować, typu, no nie wiem, no gdyby stworzyć jakiś, tak jak było w Dragon Age Origin, że są takie skrypty się ustawia postacią, tak. To może to jeszcze dałoby się znieść, ale tak to wszystko było trzeba przeklikać ręcznie. Moja ulubiona walka w Original Sin 2 to jest ta w rafinerii. Tak, w rafinerii. Są te ropa i te płonące śmiechy. Ale jak graliśmy, jak graliśmy Czarku razem, to ona nie trwała tak długo, jak wspominałeś ją z singla, bo po prostu było inaczej. Ale... Tak, ale to jest straszne. Lepsi. Ta walka, mieliśmy więcej akcji, pamiętaj. Ta walka jest zrobiona tylko po to, żeby wkurwić graczy. Tylko i wyłącznie. Możliwe. Jak one zaczynają, jak tam zabijasz tego dużego, on się tam dzieli na te dwa małe. Tak, tak. I nagle pojawiają się te płonące i cały olej. I ropa. Ja kiedy zobaczyłem tę walkę,
pomyślałem o Hubercie i się uśmiechnąłem serdecznie. Kurwa, jak ja nienawidziłem tej walki, ja pierdolę. Dobra, to już nie wracajmy do tych przykrych momentów. Ale masz rację o tyle, że w tym krótkim gameplayu, który trwał tam ponad 50 minut. 60% prawie, to była walka. No. Tak, w sensie tam on miał dwie, no powiedzmy trzy takie całkowicie nieistotne z punktu widzenia fabularnego walki. I to trwało. I to szczególnie nawet... jak na samym początku dostał za przeproszeniem pierdol i musiał wczytać. I to no trwało. Plus też jeszcze jest taki element, no z przykrością muszę stwierdzić znowu Bennego Hilla, to znaczy jeżeli masz postać walczącą wręcz... I on i... tak robił, w sensie on tak, z pełną medytacją na tym filmiku uciekał tak, po prostu, żeby nabrać dystansu. Jeżeli twoja postać biegnie tak samo, albo przynajmniej odrobinę szybciej, odrobinę wolniej, to nieważne, jeżeli... Dystans, jeżeli postać walcząca wręcz nie jest w stanie jakby w znaczący sposób zmniejszyć dystansu dzielącego ją od ciebie, no to jest po prostu klasyczny Benny Hill, czyli ona cię goni, ty uciekasz i atakujesz. Ale tam są, w pewnym momencie było dwa prezentacje zdolności typu dash, no tak, można było zaszarżować, ale co jeżeli... też dawało ci trochę... Tak, i obie postacie mogą zadaszować, obie postacie mogą skakać, więc tak naprawdę tutaj jest równość, a przewaga jest po stronie tego, który wali na dystans. W systemie z aktywną pauzą nie było, tak? Bo żeby musiał się zatrzymać. Tak. To jest pytanie, czego się oczekuje. No ja mimo tego, że faktycznie miejscami walka mnie dosyć mocno wkurzała, to generalnie bardzo przyjemnie wspominam walki z Original Sin 2, dlatego że jak już się trafi faktycznie jakaś taka trudna walka, a nie popierdółka, którą po prostu musisz odbębnić. To było fajnie. To jest fajnie, szczególnie jak jest jakieś wyzwanie, musisz pokombinować, gdzie się ustawić, jakiej zdolności użyć, a no może tak. Teraz spróbujemy z tej strony, a może teraz z tej strony. Ale... I bardzo dużo dało się ugrać zwyczajnym ustawieniem i taktyką. Ale to ja właśnie, wcześniej. A ja to co mówię, to znaczy mój zarzut jest skierowany przeciwko gównianym walkom. A nie tak, przeciwko. Tak, ja to rozumiem. Ja też zgadzam się, że jak raz na jakiś czas trafi się naprawdę fajna walka, to tam to taktyczne podejście może być bardzo istotne. Ale kurde, no mówię, jak ci wyskoczy jakiś tam goblin, a ty musisz przeprowadzić całą procedurę walki. Szczególnie, że tak jak mówimy, inicjatywa jest drużynowa, więc jak twoja drużyna przegra, a atakuje cię na przykład 20 goblinów... No daj spokój. No to... to to będzie a, szczególnie, trwało. Że tam właśnie też było mówione, że tam na jednej prezentacji było widać tam troszkę lejących się NPC-ów, ale on powiedział, że daś, to będzie więcej. Tak, no na pewno będzie więcej. To wspominał znaczy, w sensie... nawet 20 plus postaci. Tak. No i teraz, jak ja będę zmuszony do oglądania ruchów kolejnych tych przeciwników... Chyba, że... I to jest... Ja liczę, że może w to pójdą, że może pomyślą, że faktycznie to będzie trwało wieki. Różne gry turowe miały zaimplementowane opcje przyspieszenia ruchu postaci. Jeśli byłaby taka szansa, aby przyspieszyć działanie na takim dwa albo trzy razy szybszym upływie czasu, no to może to być dużo sprawniejsze. Tak, niemniej jest to jakby to powiedzieć, naprawienie skutków problemu, a nie jego przyczyn. No, tak jak ja już zdążyłem wspomnieć wcześniej, mnie to rzeczywiście nie ziębi, nie grzeje, jaki jest system walki. Turowy jest ok, pauza rzeczywista, może trochę pauzę taktyczną, aktywną wolę bardziej. I... Jest kilka rzeczy, które kojarzą się z Baldurem, między innymi właśnie taka pauza. O innych jeszcze się wspomni, a przynajmniej ja później wspomnę, ale tak. W Neverwinterze, czyli też drugiej grze, powiedzmy Balduro-podobnej, też była aktywna pauza. I też wszystko działo się w czasie rzeczywistym. To działało. Ja wiem, że tutaj być może są jakieś problemy, ale poprzednie edycje też chyba działały na... Mechanika według mnie nie zmieniła się aż tak bardzo, żeby... Nie no, problemy są takie, że to wszystko bazuje na silniku innej gry, w której była walka turowa. Ten silnik został usprawniony, ale co prawda, nadal o tym wspomniał, ale rzeczywiście jest przystosowany do walki turowej. Tak. Jeżeli chcieliby zrobić aktywną pauzę, to musieliby, podejrzewam, sporo naprawdę przebudować z tego silnika, który po prostu mieli jako gotowiec. Tyranny aktywna pauza, ten Pillars of Eternity też aktywna pauza. Właśnie o to chodzi, ja... Tutaj mówiłem, że trochę mnie to wkurwia, że oni to nazywają Baldurem, a to jest Divinity. W sensie wyszły gry, które pokazują, że absolutnie dałoby się zrobić coś, co bardziej jednak nawet graficznie i mechanicznie przypominałoby tego Baldura i zasługiwałoby bardziej na nazwę Baldur's Gate. Mimo wszystko.
sposobem przedstawienia właśnie obrazu, wizualizacji tego wszystkiego, walki w trybie aktywnej pauzy i tak dalej, i tak poczekamy, dalej. Zobaczymy. Na no razie... tak, ale wizualia to już się Andrzeju nie zmienią. Ja wiem, w sensie... ale wydaje mi się, że jednak przez nazwę chcą raczej nawiązać do historii obszaru, gdzie akcja będzie się działa, aniżeli my tych technikaliów. Tak, ale czyli, to mogli zrobić oddzielną grę w Fejrunie po prostu, tak. Nazwać ją zupełnie inaczej. I ja bym się wtedy bardzo cieszył, że super, mamy grę znowu w tym wracamy, świecie od Lariana. Czarek, znowu wracamy do tego wątku. Tak, ja tego tak. Ani nie bronię, ani nie oskarżam, no. Bo mnie to rzeczywiście mnie to kompletnie nie obchodzi. Ja rozumiem, ale mnie to wkurza. Gdyby to był Neverwinter Nights 3, to też bym się cieszył. Też by mnie to nie ruszyło, to prawda. Zamiast Baldura mogli dać NWE, dokładnie wrota T, mogli dać Neverwinter i super. Tylko, że wtedy... Albo Amn znaczy, 1. Nie, ja zakładam, tak. Że jeśli jest nazwa Baldur's Gate 3, to ta nazwa będzie obowiązywała, że to jakoś się będziemy w wrotach Baldura, no mimo wszystko tak. Do tego się przyczyni. Jakby to było Neverwinter Nights 3, to musielibyśmy zobaczyć Neverwinter Nights, miasto Neverwinter Nights. Dobrze, co tam dalej masz na tej swojej obszernej liście? Ja chyba skończyłem. A, okej. Mógłbym się odnieść teoretycznie do... Nie chcę mi się. Kontynuujcie. To ja mogę teraz powiedzieć tak. To, co zostało już powiedziane, co ja też podtrzymuję, co mi się nie podoba, to jest ta broń na plecach. Mam nadzieję, że jednak szable, bo to jest szabla, nie rapier, będzie przy pasie, a nie na plecach. Jest taki moment podczas tego, w trakcie tego gameplaya, gdzie Sven Winke dzieli drużynę, swojego wampirzego pomiota wysyła tam za skrzynkę, na której czai się jeden z przeciwników w zniszczonej kaplicy, a pozostała dwójka idzie tym głównym korytarzem wprost do kaplicy. No i nagle dzieje się rozmowa. I okazuje się, że przejmujemy pełnię kontroli, też tej dialogowej kontroli, nad postacią towarzyszki, tej kapłanki. No i to mi się niespecjalnie spodobało, że tak naprawdę może się okazać, że będziemy w stanie odgrywać wszystkie postaci. Że może nie być tutaj protagonisty jako takiego. Czyli że po prostu, nawet jeżeli wybierzemy jako naszą powiedzmy główną postać tego wampira, tak. To jeżeli ustawimy na kapitana drużyny kogoś innego, to będzie zupełnie tak, jakbyśmy po prostu grali kimś innym. A przecież na dobrą sprawę, no my nie znamy szczegółów pochodzenia tej postaci, która będzie w drużynie tej kapłanki, jak tutaj w tym gameplayu. Nie wiemy, kim ona jest, co ona chce. A dostajemy kontrolę nad jej językiem w tej sytuacji, którą sami stworzyliśmy. To mi się właśnie z tego roleplayowego punktu nie podoba, bo chociaż... No nie. Taki bohater zbiorowy to nie do końca to. Bo teraz nagle się może okazać, że możemy kreować sytuacje, w których dostaniemy pełną kontrolę w danym odcinku gry nad wszystkimi. No i... To już teraz umowne będzie, czy to jest moja postać główna, czy to nie jest moja postać. A jednak wolałbym, żeby to, co robimy w edytorze tej postaci, w tym edytorze tworzenia postaci, żeby rzeczywiście ta postać była naszą. I okej, no można powiedzieć, że jest taka opcja, nie muszę z niej korzystać. Najwyżej nie będę tą postacią szedł. No ale to takie... No nie wiem, to mi na razie źle pachnie. Nie zwróciłem na to uwagi, Andrzeju, ale kiedy ty to powiedziałeś, to faktycznie jest to niepokojące. Tak, ja też przyznaję, że istotnie nie miałem tego na liście, ale... Jest to niepokojące. Nawet bardzo. Tak, inna sprawa to właśnie interaktywność, czy też aktywność postaci, które są naszymi członkami drużyny. Tak jak w Divinity Original Sin 2 było, gdy mieliśmy więcej niż jeśli mieliśmy w drużynie więcej niż jedną postać, to tak naprawdę nie było dialogów zbiorowych, tylko na przykład trzech bohaterów czy dwóch bohaterów w drużynie, to mamy trzy albo dwa dialogi. Pozostałe postaci, chociaż są świadkami tego, że obok się dzieje rozmowa, kompletnie się tym jakby nie interesowały, jakby nie istniały. Jakby na moment tworzyło się alternatywny świat, gdzie ich nie ma. I tutaj, jak oglądałem w tym gameplayu moment właśnie rozmowy, gdy pojawia się ten mag, czekam, no dobrze, ta jest kapłanka za plecami, niech ona coś powie, albo niech on zwróci uwagę. Prawie rozmowa się skończyła, na sam koniec raczył zauważyć, że jakaś mroczna postać towarzyszy protagoniści. Na sam koniec odpalił się skrypcik sprawdzający, kto podróżuje z główną postacią i w wyniku którego tam było... Odpalił się dialog pomiędzy dwoma postaciami, nadal
nie ma interakcji pomiędzy trzema postaciami na raz. Też mam, a to jest bardzo ważne, kiedy mówimy o Baldurach. To jest jeden z fundamentów. Też mam więc taką obawę, że to może być po prostu rodzaj takiego domyślu, takiego skryptu, który zawsze się będzie włączał. Bardzo liczę na to. Chcę mieć nadzieję rzeczywiście, że jednak, bo nawet mówili. Oni, Sven Winke jednego razu udzielając wywiadu opowiadał, że to, z czego nie byli do końca zadowoleni, to jest sposób, w jaki budowane były relacje między bohaterami. I że oni chcieliby to poprawić. Mam nadzieję, że faktycznie zostanie to poprawione. Można sobie przypomnieć, jak wyglądały interakcje w Dragon Age Origins, bo naprawdę fajnie to zrobione. Mało tego, nie wiem, czy pamiętacie, ale w dodatku poświęconym Morrigan i jej zniknięciu za lustrem Eluvian, można było mieć, miał się w drużynie dwóch bohaterów, chyba magów i psa. I były momenty, kiedy w pewnych, po przejściu tam jakichś lokacji, jakichś punktów lokacji, odpalały się dialogi pomiędzy wszystkimi tymi bohaterami. Wszyscy bohaterowie z głównym twoim gracza bohaterem na czele angażowali się w rozmowę. Tam nie było dialogu Morrigan, ja, Alistair, ja, tylko wszyscy, bo to nie byli ci bohaterowie w tym DLC-ku, niemniej to jest możliwe. To dało się zrobić. Można wiele złego powiedzieć o późniejszych częściach Dragon Age'a, ale generalnie jakieś tam interakcje z postaciami, budowanie z nimi relacji, no to było jednak akurat tymi mocniejszymi punktami tych gier, mimo wszystko. Wszystkich w zasadzie. Wydaje mi się, że nawet w dwójce były. Zdarzały się momenty, kiedy trzy osoby prowadziły nawet rozmowę. Nawet w tej dwójce, dokładnie. To na pewno. Chyba tak. No pewnie, w każdym razie Warika w drużynie, to on się co chwila w coś pieprzał. Tak, nie, to zgoda. W każdym razie więc na to liczę, że jednak coś tutaj podziałają i usprawnią to. Jak to? Udało się nie mieć Warika w drużynie? Teoretycznie. No przynajmniej też tak, go zawsze miałem. Też go zawsze miałem. Inna sprawa to jest to, co zawsze, to co kojarzy mi się z Baldurem. Prawie natychmiast przypominam sobie to. To fakt, że gdy walczyłem z przeciwnikiem, który widać było nosi na sobie pełną płytę, to wiedziałem, o, ubiję go i będę miał pełną płytę. Tak, no. A tutaj zwróciłem kilka razy uwagę, jak na gameplayu Sven podchodził do ciał zabitych przeciwników i co my tam znajdziemy. No, oczywiście rzeczy zupełnie losowe, poza może takimi bardziej fabularnymi jak liścik. No właśnie, jak liścik, który musiał być znaleziony, czy coś takiego. Jednak chciałoby się, żeby przedmioty, jakie widać, były również w truchle, które potem przeszukujemy. Czułem się jak w Eleksie, po prostu zabijam typa, a on ma przy sobie cynowy kubek. Tak. Gdzie jest... To nie był Skyrim. Nie, no można wiele rzeczy powiedzieć, ale rzeczywiście to, że w Skyrimie to tak działało, wszystko co się widziało, można było potem zrabować z trupa, to było fajne. No, dokładnie tak jak mówisz, dokładnie tak jak było w Baldurach. Walczyłeś ze strażnikiem, który miał na sobie zbroję i miał w ręce miecz, tak go pokonałeś, to dokładnie wiedziałem, to podnosiłeś z jego truchła. Wiedziałem, że w tym momencie zdobędę buty szybkości. Tam wielką upragnioną nagrodę dla magów, czasami łotrów, kostur magów. Jakby to były fajne rzeczy, że te przedmioty były jednak przypisane. No ale to też jest, tak było w Divinity Original Sin 2 i tam też bym pewnie wolał, żeby było inaczej. Chociaż tu jest Baldur, więc to się od razu kojarzy z tym. Tak mnie przynajmniej się kojarzy. No więc właśnie, i chyba powinno się kojarzyć. I chyba jeszcze coś. Wspomniałem o broni, o dialogach, o przedmiotach. No mam nadzieję, ale tego na szczęście tutaj nie widzieliśmy, mam nadzieję, że tak zostanie. No, że nie pójdą w rozwijanie jakiegoś systemu craftingu, nadmiernego ulepszania broni i ekwipunku, bo to już by było takie totalnie niebaldurowe, gdzie po prostu znajdowałeś sprzęt i on jakiś tam był i używałeś go z takimi statystykami, jakimi jest, poza oczywiście kilkoma wyjątkami, CSPNR i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest przedmioty. Ale to było całe sprawa. Zadanie, gdzie dostawałeś rzeczy, które musisz, składniki, które musisz zebrać, zapłacić dużo pieniążków i dopiero wtedy te kilka magicznych przedmiotów słownie na grę mogłeś ulepszyć. I to jest zupełnie co innego niż po prostu żmudne przykuwanie sobie kolejnych mieczy. No w dwójce to były chyba tylko trzy. No, w dwójce domyślnie to był co? Był cep bojowy wieków, był Crownfire, mogłeś i był wyrównywać. No i były jeszcze zbroje z łusek.
Jako zbroja z ludzkiej skóry. Zbroja z łusek, smoka, cienia. Dobra. Nie, było sporo tego. Czerwonego. Było tak. Trochę, to z każdego prawda. Smoka, jak go zabiłeś i ściągnąłeś łuski, tak. To mogłeś coś z niego zrobić. A no ale nic, nie można tego porównać do systemu craftingowego, rzecz jasna. Ehe. Tak. Kropka. 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 Kropka, myślnik, zgadzam się. A co sądzicie, bo nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś macie jeszcze jakieś wady, którymi chcecie wstrząsnąć, którymi chcecie potrząsnąć i wytrząsnąć je z siebie? Czy odnośnie samej gry to może nie, no odnośnie tam DDK-ów 5 mógłbym mieć parę uwag. Nie, bo ja ewentualnie mam jakieś kwestie, co do której tak naprawdę nie mam zdania, ale może wy macie zdanie. Dobra. Walisz, dajesz. No to będzie w Early Accessie. I czy to dobrze, czy to źle? Warto też zwrócić uwagę na to, że w Early Accessie będzie tylko powiedzmy fragment gry, tak. Nie dadzą całości. Nie wiadomo jaki fragment, jak duży. No czy to według mnie to będzie jakaś pierwsza część do pewnego momentu i tyle. Może pierwszy rozdział, ale tutaj żadna deklaracja nie padła odnośnie tego, no ale generalnie będziemy mieli Baldura w Early Accessie i co panowie na to? No ja bardzo zawsze sceptycznie podchodzę do kupowania niepełnowartościowego produktu. A no właśnie, i robienia za darmowych beta-testerów, tak. Kiedyś to wyglądało inaczej. Kiedyś to było. Ja mam zdanie takie, że na pewno nie pójdę w to sam, więc jak komuś będzie zależało, żeby, bo nie doczeka i musi już widzieć, jak wygląda gra, jak się gra, jak to się czuje, proszę bardzo. Mogę mieć tylko nadzieję, że rzeczywiście ten darmowy testing zostanie dobrze wykorzystany przez twórców i że w momencie, gdy gra wyjdzie już w pełnoprawnej swojej wersji całościowo, będzie miała jak najmniej zgrzytów, bugów, problemów, bo zostanie to wyłapane. No ja wydaje mi się, że też będę raczej sceptycznie tego podchodził. Będzie na torrentach. Na czym? Przepraszam, co? Na czym? Gdzie? To, czy to istnieje? Ktoś piraci gry? Nie, ale w XXI wieku? Po co sobie spoilerować, naprawdę? Nie, no właśnie o to chodzi. To jest mój główny zarzut, że skończę grę, na przykład nawet mnie ona wciągnie, tak. I nagle się okaże, że to jest koniec, oni wydadzą, nie wiem, za pół roku pełną grę i co z tym zrobić, no. Oczywiście już sobie troszeczkę spoilerowaliśmy, oglądając ten gameplay. No, mam nadzieję, ale to że jest niedużo. Ułamek, tak, to jest, ja liczę na to, że to jest ledwie ułamek. Mam nadzieję, że niedużo. Zresztą to jest kolejne pytanie, bo tam w pewnym momencie chyba padła deklaracja, coś na zasadzie 40 godzin gry. A, to też wspominaliśmy o tym. I jeżeli te 40 godzin gry zawiera to za przeproszeniem pierdolenie się z każdą najmniejszą walką, no to nie jest długo. I to jest niepokojące. Ja nie sądzę, żeby walka była... Jeśli już jakaś walka jest liczona, to tylko te konieczne do stoczenia potyczki. Ja nie przypuszczam, żeby liczyli walkę taką przypadkową, bez znaczenia. Dla mnie przejście gry to przejście gry, no w sensie... No właśnie, możesz grę przejść... Nie sądzę. Jest też pytanie, czy... Czy aktywności poboczne są liczone? Nie, bardziej mi chodziło o to, czy niektóre walki da się przegadać. Powiedzieli, że tak. Mówili już, że tak. Sven Winke w jednym z wywiadów, być może nawet w tym też wideo wspominał, tak. Że tak też konstruują lokacje, mapy, sytuacje dialogowe, żeby można było grę, może nie w 100%, nie wiadomo do końca, ale żeby można było uniknąć walki. No na permanentnym skradaniu na przykład. Zresztą tego nie widziałeś, Andrzeju, bo mówiłeś, że nie dobrnąłeś do końca tego gameplayu, ale tam na samym końcu on faktycznie, może nie to, że całkowicie unika niepotrzebnych walek, ale dosłownie na sam koniec po prostu ktoś go zauważa, jak już wychodzi z tego całego lochu i się zaczyna walka, która kończy się za moment, kiedy on wychodzi z tego lochu. No ale nie sądzę, żeby rozumieć to jako... rozumieć to unikanie walki tylko przez system skradania. No ja obawiam się, że może w dużej mierze tak było. Też, ale bez przesady. Ja też obawiam się, że to może do tego doprowadzić, mało tego. Jeżeli to będą mapy w stylu Divinity, no to dokładnie tak będzie, jeżeli chcesz przejść jakiś obszar, a tam są wrogowie. Nie zawsze tak, proszę pamiętaj, że mapy Divinity były też tak skonstruowane, że nawet walkę z tym rzeźnikiem można było przejść w dialogu. Tak? Potwortem. Tak, tak, no tak, ale tak. Na przykład, nie wiem, wilków w lesie to nie przegadasz. Nie? No nie, ale to... No zobaczymy. Ma to być różnorodne. Liczę akurat, że to zostanie przez nich zachowane. Bardziej martwię się właśnie o aktywność bohaterów w drużynie, towarzyszy i o te dialogi. To jest moje główne zmartwienie. Muszę powiedzieć, że to też mi się nie do końca podobało. Ten
przy każdym rzucie animacja to trwa. Ja rzutu też tego... kostką, to tak. Też trwa. Pijemy do tego, że no w dialogach, jeżeli jest jakiś test wykonywany, to jest taka piękna animacja tej kostki, ona jest bardzo ładna. Mamy podane ST, widzimy naszą kostkę, widzimy ile wyrzucamy. Ale to trwa. To trwa z 5 sekund. Przez pierwsze powiedzmy 5 rzutów to będzie takie wow, ale to jest nowe, ale to jest fajne. Ale po pierwszej godzinie gry to dla mnie to już będzie takie kurwa znowu. Szczególnie, że na przykład będziesz coś wczytywał, żeby coś zagrać tak. Jeszcze raz, to już będziesz szału dostawał na widok tej animacji. W walce też było tak, że jeżeli postać miała krytyka, to tak. Tam pojawiała się ta kostka chyba z 20, ona była złota albo tam żółta. Tak. I też zmieniała się ustawienie kamery na takie... dziwne. Znaczy kamera zmieniała się na trzecioosobową, zdaje się, tylko to nie zawsze współpracowało z elementami terenu. Otoczenia. I... tak, tak. Wszystkie tak. Krytyki, ale to jakie wszystko były... jest jeszcze... pracy. No, to oczywiście, że to się tam wiele zmieni. No to, to cóż, prowadzi. Myślę, że tam zostało powiedziane wszystko, co miało cię zostać powiedziane. Więcej już nie ma do powiedzenia o tej grze. Jako rozpoczynający pozwolę sobie zakończyć ten podcast. Może jakieś słowa optymizmu na koniec jednak, no bo tak zaczęliśmy od zalet, skończyliśmy z wadami i obawami, ale chyba generalnie, no to jest Larian, będzie dobrze, no nie? Hashtag będzie dobrze. Nie, będzie ja dobrze. Jestem przekonany, że grało się będzie dobrze. Czy to będzie feeling z angielska Baldura, czy nie, to w zasadzie dla mnie nie ma większego znaczenia, bo chodzi o to, żeby był fajny RPG. Ja w pierwszej kolejności chciałem dostać dobrego RPGa i jestem w 99% przekonany, że dostanę RPGa, przy którym naprawdę będę się bardzo fajnie bawił. Tylko niekoniecznie może opowiem być nazywany Baldurem 3. Tak. Po co? Myślę, że doskonałe słowo podsumowania to będzie to, że to będzie prawdopodobnie dobra gra z kiepskim systemem walki i niekoniecznie dobrym tytułem. Dobry RPG, słaby Baldur. No najpewniej tak to się skończy, gdybym miał stawiać pieniądze. A miało być optymistycznie. Dobra gra i tutaj utnę. I nic więcej już nie będzie, naprawdę. I nikim supra. Tak. Dziękujemy wam zatem za wysłuchanie kolejnego... Którego? Nie ważne. Kolejnego, wróciliśmy po paru miesiącach. I ciekawe, czy zajmie nam jeszcze kolejne miesiące, żeby się zebrać znowu. Może jak wyjdzie Cyberpunk we wrześniu. Albo jak wyjdzie kolejna odsłona Disco Elysium. Ale to raczej nie do września. Jest, to w ogóle co, to o czym ty mówisz? Zobaczymy. Powinniśmy kończyć każdy nasz podcast, a poza tym uważam, że każdy powinien zagrać w Disco Elysium. Nie, może jak będą jakieś pierwsze informacje o tym najlepszym na świecie RPG-u, którego chce stworzyć studio Archetype. Co? No przecież, były informacje o tym, że narrative designer, nie pamiętam już jak się nazywa ten jegomość, opuścił studio BioWare i dołączył do nowego studia utworzonego przez... Zabijcie, nie pamiętam. W każdym razie cel postawili sobie taki, że ci oto weterani chcą stworzyć najlepszego na świecie RPG-a. Tak wprost to brzmi. Ale w historii czy na świecie? Właśnie. Na świecie. Ale w historii świata? Właśnie. Tego nie sprecyzowali. W każdym razie... Dobra, najlepszego RPG-a w tym tygodniu. Najlepszego RPG-a stworzonego przez to studio. Tak, dokładnie. Zobaczymy. To tyle. Skończmy, no. Tak. Skończmy. Kończ was wstydu oszczędź, będzie dobrze. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mówili do was Hubert. Andrzej. Możesz się przedstawić. No. Czarek, Cezary, jak zwał, tak zwał. Siema. Do zobaczenia.